Witam, znajduję się przy małej rzeczce, która wpada do Wisłoka. Ta rzeczka nazywa się Czarna. Ona przepływa przez bardzo, bardzo, bardzo zarośnięty zbiornik Terliczka. I próbuję sobie klenie łowić. Tutaj, jak przed chwilą widzieliście, jednego udało mi się złowić. I co? Próbuję sobie dalej łowić. Jest piękna pogoda. Nie ma słońca, nie ma deszczu, nie ma wiatru, jest idealnie wręcz. Tak wygląda to, o czym mówię. Tutaj jest Wisłok. A tutaj Czarna wpada do Wisłoka. Także zapraszam do oglądania, ja sobie dalej łowię. Tutaj w tym miejscu gdzieś, jak piana się robi, jest bardzo płytka woda, także muszę bardzo kontrolować przynętę, żeby mi o dno nie zahaczała. O! Było szarpnięcie, właśnie miałem coś. Przed chwilą łowiłem na woblerki, na hegemony, na te najmniejsze laki, bodajże 3, ale nie dawały efektu. Wcześniejszego klenia złowiłem na tą obrotówkę, rozmiar 2, srebrna, obrotówka z Decathlonu za grosze. Ja nie lubię takich sytuacji. Tutaj blisko na razie nic nie bierze. Także próbuję rzucać dalej. Może gdzieś tam czają się klenie. I tylko czekają, żeby im jakąś obrotówkę rzucić. Bardzo fajne jest to miejsce, jest tutaj bardzo spokojnie. Jak widzicie, nurt nie jest za duży. Tylko dojście jest. Dojście już nie jest takie fajne, bo trzeba chodzić po krzakach. Są bardzo wysokie pokrzywy. I ogólnie tak zwany busz. No nic, ostatni rzut i przeniosę się w dół rzeki. Może tam ryba będzie stać. No dobra, to ostatni rzut. Jedziemy dalej. Jakaś ryba tam przed chwilą atakowała, więc rzucę tam pewnie jeszcze ostatni raz.
No dobra, i to by było na tyle, także próbuję. Dalej nie przejdę, jest woda i błoto. No niestety i tutaj nic się nie dzieje. Słońce się zaczyna pokazywać. A ja zakładam woblera jakiegoś. Malutki fish hunterek od Mikado. No nic, wracam kawałek z powrotem. Może tutaj ryby się obudziły trochę. Zmienię sobie na Hegemona. Tylko inny model jak wcześniej. Gdyż ten zmieniam, ponieważ ten Mikado mi tutaj delikatnie o dno zahaczał. Coś takiego. Ostatni rzut hegemonem. I ponownie obrotówkę założę. No i niestety nic, dalej nic się nie dzieje. Tutaj w tej chwili macie widok na rzeczkę Czarna. Założę jeszcze z ciekawości jedynkę, złotą jedynkę z Decathlonu. Osobiście wolę srebrne. No ale może ta mi otworzy wodę. No to mam już połowione. Siekaczuszki zdenerwowały i w poprzek przeczesały wisłok.
No nic, wracam do srebrnej obrotówki. Będę próbował tam głęboko wzdłuż brzegu rzucić. Gdzie oczywiście ryzyko jest takie, że rzucę na brzeg. I tak się właśnie stało. Jakby ktoś tu łowił i by moją obrotówkę znalazł, jedynka srebrna, to niech sobie zatrzyma, może szczęście mu przyniesie. Ponownie daję srebro, tylko dwójkę. Dziwne, że ryba nie bierze. Jest piękna pogoda, woda jest jak na Wisłok, to nie jest brudna. A ryba wybredna jest. Jeszcze ze 2-3 rzuty i będę się pewnie zbierał, a po drodze jeszcze wykonam kilka rzutów pokrewnia na czarnej rzeczce. Dobra, lecimy dalej. Zobaczycie, jakie tu krzaki są. Próbuję wyczaić ryby.
które znajdują się w wodzie, ale po prostu ich nie widzę. Nie wiem, gdzie one wszystkie się podziały. Jest tutaj jeszcze jedno miejsce, które widziałem z daleka. Spróbuję się do niego dostać. Kurde, same pokrzywy. No i tutaj widzicie rzekę Czarną. Wykonam kilka rzutów, a nóż coś złowię. Aczkolwiek z tego, co widzę z góry, to żadnej ryby nie mogę zaobserwować. W takich miejscach zazwyczaj staram się rzucać wzdłuż brzegów. A nie na środek rzeki. No nic, idę dalej. Może jeszcze wyżej będzie jakiś lepszy dostęp. Albo inne, bardziej głodne rybki. Około 70 metrów ode mnie znajduje się zapora. Zapora ta jest na małym zbiorniku, na małym, ale zarośniętym zbiorniku Perliczka. I rzeka Czarna wpływa do tej Perliczki. Jest zbiornik, no i zapora. I od zapory płynie woda. I kawałek jeszcze tej rzeczki. Jakieś może 300-400 metrów. No i wpada ona do Wisłoka. No i w tym miejscu na początku złowiłem jednego krenia.
W dalszym ciągu nic się nie dzieje. Gdzie są te ryby, ja się pytam. Ja się pytam, gdzie są te ryby. No niestety nic więcej nie udało mi się złowić, tylko ten jeden klej na początku filmu. Tak trochę mnie słońce razi, więc mrużę oczy. Tutaj wam jeszcze pokażę, za mną jest zbiornik Terliczka. Jest on bardzo zarośnięty. Także ewentualnie na kaczuszkę może jakiś szczupak weźmie, czy na pupera. Jestem na zaporze. No, jak widzicie, zbiornik zarośnięty. Ciężko nawet jest z brzegu się dostać, żeby połowić. No i tak mniej więcej wygląda zbiornik Terliczka. Tam wchodzi rzeczka Czarna. No i tutędy uchodzi. Ja się zbieram. Odrobinę poglądaliście sobie krajobrazu, terenu, wody. Tutaj w tym roku już raczej mnie nie będzie, ewentualnie na jesień, jak te wszelkie krzaki się trochę obniżą i opadną na ziemię. Dziękuję za oglądanie, jak się podoba, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Zapraszam na Instagrama oraz na Facebooka. Trzymajcie się, do zobaczenia na następnym filmie.